Cześć wszystkim, znowu PL7, wciąg Baldur's Gate 3. Jesteśmy w kuźni, to ta kuźnia, którą splądrowaliśmy w spustoszałej wiosce dawno, dawno temu. Tutaj kończy się to zadanie z korą susową. Tutaj mamy kuźnię. Tak. Zapalamy płomień, zniecamy go. Wrzucamy korę ususową. Teraz możemy zakląć jeden przedmiot. Chyba nie kliknąłem połącz. Może już jest. Dobra. Powinna postać nasza taki tekst odpowiedni powiedzieć, że mamy do wyboru jedną z trzech rzeczy. Sierp, sztylet lub miecz dwuręczny. Musimy mieć... Momencik. Tu się ekwipunek pomylił. Dobra. Musimy mieć niezaklętą wersję danego przedmiotu. Próbowałem inne zobaczyć, na przykład miecz krótki. Nie zadziała. Więc weźmy sztylet. A candy sweet scent wafts forth. The susa bark infuses the weapon from within the flames. The flames sputter away. The dagger is yours for the taking. Dobra, dostaliśmy... Momencik, niepotrzebne. Dostaliśmy coś takiego, susowy sztylet. Will. By to porównać z tą bronią, to ma mniejsze obrażenia, bo tylko 5 do 8 w porównaniu 5 do 15 dla tej. Ale ma plus 1 do trafień oraz przy trafieniu powoduje uciszenie przeciwnika. Więc to jest ciekawa opcja. Weźmiemy ją sobie. Zobaczymy, jak się to będzie sprawdzać i ewentualnie to podmienimy. Momencik, nie tak chciałem. Załóż tę rękawicę. Mam trochę bałagan w ekwipunku. Jak się wezmę za to, to posprzątam. Dobrze. Co mamy teraz zrobić? Generalnie moglibyśmy pójść tamtą windą w bazie... szarowców. Nazwijmy to tak. Ale to mogłoby posunąć fabułę do przodu. A tego nie chcemy. Więc wrócimy się tutaj. Zobaczymy tutaj tą ścieżkę niezbadaną, gdzie ona prowadzi. Mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Mianowicie... zaoferowaliśmy się, że znajdziemy... Tak, po pierwsze musimy znaleźć pieśń nocy. Jeżeli teraz jakoś jej nie znajdę, to pewnie poszukam na internecie, o co z niej chodzi. I zaoferowaliśmy się też znaleźć wielkiego księcia, tego chyba ojca Willa. To jest gdzieś w krainach przeklętych przez cień. Więc myślę, że pójdziemy na do tych krain, mimo iż generalnie nie potrzebujemy, żeby zobaczyć, jak wyglądały alternatywne ścieżki. Dobra, panie Minotaurze, jesteś sam? Tak, jesteś sam, masz czwarty poziom. Nie wyglądasz na poważne zagrożenie. Cofnijmy się trochę, żeby nas nie zobaczył. Spróbujemy go zaatakować.
Nie udało się. O, ma również kolegę. Gale. Możesz mu zrobić atak z niespodzianki. Will. Masz zasięg? Masz zasięg. Dobra, to dawaj. I jeszcze serduszko. Święty płomień. Ma bonus za ułatwienie? Nie. Sprzedaj mu ognisty pocisk. Okej, prawie ci się udało. Dobra. A nad nami przewagę położenia. No, szczelmy po prostu. Dobra, oberwał, ale obronił się przed przerażeniem. Dobra. Zajmijmy tutaj pozycję. Zdaje się, że jeżeli będą chcieli nas szarżować, to tutaj będzie nas trudniej zrzucić do przepaści. Dobra. Czy to oznacza, że straciłaś akcję? Nie. Dobra. Ciekawe, jaką... Jak dużo szansy mają na odparcia... Rzut obrony 17 plus 3... na ST12, czyli tak więcej niż 50-50 mają szansę. 45% szansy przerażenia mamy na niego. Chcesz czegoś specjalnego używać. Myślę, że nie. Po prostu w niego nawalajmy. Dlaczego ogień w... A, daliśmy ci inną mackę, która już nie daje ognia ferii. Dobra. Masz jakąś... odporność... na obrażenie obuchowe. Okej, niestety nie mamy obrażeń obuchowych zbyt dużo. Dobra, nawalajmy w niego, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Fizykancki ryk. Musielibyśmy ryzykować odejście od niego, ale to wygląda na dobrą okazję, żeby mu jemu przywalić. Dobra, zaryzykujemy atak okazyjny. Równo 15. Dobra.
Wszyscy się na mnie skupiają, jak zwykle. Dobra. Mieliśmy te fajne czary trzeciego poziomu. Możemy spróbować ich przestraszyć. Mam całkiem sporą mądrość. Ale ten ma zgubę, więc możliwe, że się przestraszy. Ten drugi niekoniecznie. Akurat na odwrót im się udało. Dobra. Co gdybyśmy trochę odeszli? Spróbowali ich zrzucić. Zobaczmy. Tak, tego się można było spodziewać. Pewnie mają duże szanse. Duży rzut odporny na to. Nie, po prostu mieli szczęście w rzutach. Dobra. Musimy się na nim jak najbardziej skupić. Płonące dłonie. Możemy je dodatkowo wzmocnić. Możemy próbować go odepchnąć. Nie, cel jest za ciężki. Brakujące słowo. Odejdź tutaj. Jak ten będzie próbował odejść, to mu zasadzisz kopa. Dobra, spróbuję odejść po prostu. Dobra, ty Gale. Musisz liczyć na to, że ci nie zabiję. Ładnie. 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 Okej, zauroczenie nam się zeszło. Ale to nie problem. Powinieneś go zabić teraz. Puściliście swoją broń. Czy ta maczuga jest cokolwiek warta? Nie. Jest ciężka. Amulet niegodnych zapewnia odporność obrażenia cięte, powoduje podatność obrażenia obuchowe. Nie lubię mi się bawić takie majkrowania takimi rzeczami. Dobra, mamy wszystkie krótkie odpoczynki. Więc nie bójmy się tego użyć. Broken bones must have fallen. Spadł skąd? Dobre pytanie. Nie możemy spojrzeć w górę w sufit. Ciężka skrzynia. No to spójrzmy.
Okej. Nie wiem, co to było. Rozwój promienia zatrucia. Widzenia w ciemności. I jakieś standardowe rzeczy. Dobra, tutaj już byliśmy. Zwróćmy się z powrotem na górę. Ty rzuć swoją zbroję. Open up. Dobra, tu mamy jakieś. Watch how you go. There's a trap. Dobra. Że rozbrójmy tą minę. Zapraszam, jak już aktywowaliście tą minę. Defender of the people. Naprawdę byłbym wdzięczny, gdyby sojusznik... A, zniszczyło tą... Ekstra. Byłbym wdzięczny, kiedy pułapka jest oznaczona, żeby sojusznicy na nią nie wchodzili. To jest bardzo proste do zrobienia i coś, co można zrobić manualnym mikrowaniem ich rozkazów i co jest po prostu irytujące, że do zrobienia ręcznie, kompletnie niepotrzebne. A tym bardziej, że nam się psują zestawy. Sorry. Nie uznaję tego wyniku. Wcześniej nam się udało to rozbroić. Po prostu Will nam zepsuł. Dobra. Dobra, tym razem... Rozgrupujemy. Be wary. This place is trapped. No i pojedynczo będziemy wydawać rozkaz, żeby wchodzili na górę. Let's move. Wszyscy? Świecidełek. Możemy to przesunąć. Mamy przejście. I dużo skrzynek. Trochę zapasów. Oleju. Dobra. Teraz rękawice się przydadzą.
Tool will do the trick. Nie spotkałem się za bardzo jeszcze z możliwością wykorzystania tych wszystkich sztabek, które znajdujemy po drodze. Okej. Pierwszy raz słyszę taką nazwę. O, narzędzia złodziejskie przydadzą się. Zabawne, że okradamy złodziejów. Patrzyłem w okno alchemii, wytwarzania mikstur, ale szczerze to nam niepotrzebne za bardzo żadne mikstury. Wszystko co możemy potrzebować znajdujemy po drodze. Nawet tego nie wykorzystujemy. Winda. Przyjrzymy się jej za chwilę. Złupimy resztę tej rzeczy. Pewno się opłacało nie spalić tej drabiny na górę. Rozbrójmy. Czy to aktywuje pułapkę? Tak, ale niezbyt dużo obrażeń. Zwój fałszywego życia, zwój rozmawiania z umarłymi. Naprawdę dużo zapasów. Ups, nie wziąłem wskazówek. Aby nam się to udało ze wskazówkami. Dokładnie. Cała masa rzeczy, których będzie mi szkoda używać podczas walki. No i dobra, ale mamy je. Zobaczmy teraz tą windę. O. Czy to oznacza, że to tylko z drugiej strony można się tu dostać? Wygląda na to, że tak. Dobrze, więc tak. Popas Hawkini. I tak, tutaj mamy szkółkę Gitiani. Jeszcze jakaś inna droga, tędy. Dobra.
Raty Wielkiego Księcia. Szukaj Wielkiego Księcia. Powinniśmy udać się do wież wschodzącego księżyca. Zabrany na zachód. Dobra. Przejdźmy się przez tą górską przełęcz. Przynajmniej zajdźmy tam. Czy domyślam się, że tam będzie drugie tyle... Momencik. Interfejs. Minimapa w kierunku północnym. Tak. Dlaczego ona nie jest w kierunku północnym, tylko się obraca? Nieważne. Myślałem się, że na tej przełęczy będzie drugie tyle kontentu, co w tym roku. Ale no... Jesteśmy poszukiwaczami przygód. Nie możemy takich rzeczy po prostu pozostawiać. Więc zobaczymy, jakie rzeczy by nas tam czekały. To jest takie przejście. Mogliśmy krokiem przez mgłę przejść. Chyba nie. Dobra. W każdym razie przełęcz mamy w tym kierunku. Za chwilę rozpocznie się nowy rozdział twojej przygody. Pamiętaj, żeby pozamykać wszystkie sprawy, zanim wyruszysz dalej. Serio? Nie brzmi ciekawie. Okej. To zobaczmy, jak w podmroku by to wyglądało. Czy jak pójdziemy tutaj do tej windy, to też będziemy mieli dokładnie taki sam komunikat? Tak. Dobra. Dajcie mi moment. Muszę się dowiedzieć, co z tą pieśnią. Nocną pieśnią. Czy gdzieś tutaj ją przegapiłem, czy ją znajdziemy później? Dobra. Poczekajcie chwilę. Dobra, wszystko wskazuje na to, że nic tutaj więcej nie zrobimy w tym temacie. Znaczy, pieśni nocy. Dobra, w takim razie ruszamy do aktu drugiego. Sru. Dobra. Kufor ekspedycyjny absolutystów. We offer our pain to the Lady of Loss, that she may truly know her faithful. We offer ourselves to the darkness, that blessed Shah may give us her mercy. Dobra. Kufor ekspedycyjny. Wygląda na coś, do czego powinniśmy zaglądać. Dlatego zajrzyjmy do środka. Dobra, nie potrzebujemy nic z tego. Dobra, chłopaki. Bierzcie się normalnie. Wygląda na to, że to jest nadal jakaś miejscówka związana z Shar, z kapłanami Shar. Znużony wędrowiec. Cześć. Who there, wanderer? Stay thy course a moment to indulge an old man. Elminster? The very same, Gale.
And a fair bit miffed he is, too, finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. Ojej, niecodziennie spotyka się we własnej osobie bohatera niezliczonych ballad. Oh, I know a minstrel by trade when I see one. Tell me, what ballad bold enough to lift me onto the pedestal of acclaim enjoys your musical predilection? To, że masz pierwszy poziom, jak najechałem na ciebie myszką. Nie wiem, czy napisali już o tym balladę. Dobra, jakie mam opcje? W dniu, gdy smoki się w ogniu zdzi... Zbudził Almister powitą brzmiowego króla następny, przez 10 staj w podmroku niósł magik lance krymna, czy poprzez wierzchołki Doliny Lodowego Wichru. Oczywiście wybieramy Dolinę Lodowego Wichru. Is that so? The lyrics are by Volo. You know, whose name alone is sufficient enough criterion to arbitrate its acclaim to truth. Spotkaliśmy go już. 2 weeks I had to endure a frozen beard and wicked frostbites. Yet he makes it sound like a dalliance through the dales. Yes, yes, yes. Be that as it may, you said you came all this way on my behalf, did you not? For what purpose? I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. You know of whom I speak. But why? Out with it, Elminster. Please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10 day I've gone without honest fare, worthy of the name, drank naught but what the sky entitled my thirst. Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you won't begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it. Myślę, że możemy się podzielić niektórymi zapasami. Taki wytrawny poszukiwacz przygód i wędrowiec z pewnością nigdy nie popełniłby takiego błędu, że wyruszyłby w daleką przygodę bez odpowiednich zapasów. And a great kindness that would be. See, Gale? Even in these barren parts, the art of hospitality begets inspired new works. If only one keeps up the practice. Oh, for the love of... This way, then? To your camp. Oh, don't dawdle now, lad. You're the one who's in such a frightful hurry. Oh, nigh on 13 centuries old and he still thinks with his stomach. We'd best follow and see if he's more disposed to speak plainly once it's stopped its grumbling. Znakomicie, zdaje mi się, że jestem równie ciekaw jak ty, żeby usłyszeć, co ma do powiedzenia. Wise choice. Better to indulge your curiosity than Elminster's appetite. Yes, what a delightful wedge of old Elturion that was. Doesn't do to parley on an empty stomach, you know. Makes one's words frivolous when they should be grave. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster! Right. You see, I that is to say, Gale, my boy. I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mistra. The message and the charge I bring you are hers. Zdaje się, że imię Elminstera jest mi jako tako znajome. Nie pamiętam dokładnie skąd. Zdaje się, że jeżeli w Baldur's Gate 2 ubijemy Drizzta, jego drużynę,
to Elminster pojawia się, żeby ukraść nam wszystkie przedmioty, które im zabraliśmy. Czy coś takiego? Nie jestem pewien, czy to, czy z jakichś innych przyczyn go słyszałem, ale coś mi dzwoni, tylko nie wiem, w którym kościele. Dobrze. Dobra, nie owijajmy w bawełnę, co to za wiadomość i rozkaz. The long-awaited question. Now, if you please, Elminster, for the too long-awaited answer. You know where you went wrong, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. But even so, you're to be given a chance of redemption. Mistra would consider forgiveness. She would consider what she considers to be forgiveness. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute, that most insidious of evils. Pewnie nie znasz żadnego remedium, jakiegoś potężnego czaru unicestwiającego pasożyty. Alas, the creature that afflicts you, the ill-begotten magic that it weaves, is inextricably conjoined with both the greater purpose and the greater master that it serves. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mistress' belief that only you can. Mistra się myli. Ja zniszczę Absolut. I doubt not your conviction, but Gale has an unnatural advantage. The orb. Precisely. Mistra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help or hindrance. We shall have to see. You must Cicho, waifu. The heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. Nie jest to koniec, który chcielibyśmy zobaczyć. To potworne, żądasz od niego, żeby odebrał sobie życie. He is not. But it seems that Mistra is. It brings me no pleasure saying this, my friend, but such is Mistress' will. Yours must be the sacrifice that will undo the Absolute, and for your sacrifice you will be redeemed. Such is Mistress' promise. With that, I've said my sorry piece, and need only bestow unto thee the charm I was bid. Mina astra mistrarium italion thras annas distra. It is done. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. W
Wciąż czeka nas daleka droga. Znajdziemy inny sposób. Or some other fortune altogether. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the sky's driven gods ordain the tidal fates of mortal days. And yet, an ocean born in lonely hours, come ebb, come flow, come all that is beyond the breadth of our dominion, be a moon unto yourself. Even the waves of fate can break upon the shores of will. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. Dobrze, czy to oznacza, że już nigdy więcej nie będziesz potrzebował wciągać przedmiotów? Lost in thought. To oznacza, że dostałeś eksplozję neteryjskiej kuli? Okej. Okay. Zobaczmy, jak to działa. Nie wygląda zbyt przyjemnie. Gro? Okej. Nie wiem, czy coś miało się pojawić, czy co? Dobra, załóżmy, że tam się pojawił napis twoja drużyna została zmieciona z powierzchni ziemi i nie żyjesz. Ciekawe, że twórcy dali nam opcję odpalenia tego tak po prostu. Looking ahead. An audience with Elminster is never less than memorable. I'd have hoped to introduce you to him in less dire circumstances. But those are hard to come by these days. Myślałem, że Elminster będzie bardziej imponujący. The doddering act is merely an illusion, one he's most adept at maintaining. Elminster is the most formidable wizard in the realms. Perhaps in existence. For Mistra to have sent him. The severity of her bidding could not be clearer. Or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling. To realize how little of it one might have left. Naprawdę bierzesz pod uwagę wypełnienie żądania Elminstera? Of course. We offer the clearest solution to our problem. All I have to do is find the right place and time, close my eyes, and let go. Nie wbić sobie sztylet. The slate will be clean. Serce. Wrongs will be righted. The absolute will be gone. And I along with it. Nie rozumiem, czy Mistra nie może po prostu zniszczyć absolutu albo sam Elminster? I've no doubt she has the power to do so, but as for the permission, Ao would not look kindly on her meddling in mortal affairs. Divine intervention has a tendency to make things worse, not better. As for Elminster, he's saved the realms more times than legend can recount. But to take on a god is no easy feat, even for him. My orb is the best chance we have, and only I can wield it.
Ostatnio z Mogoksem gadałem, Mogoks wspominał coś, że Gale jest, powiedzmy to, główną postacią w tej grze i to trochę jakby tłumaczy, co miał na myśli. Musi być jakiś inny sposób. If there was, I'm sure the goddess of magic and the greatest wizard who ever lived would have identified it. But alas, only one solution is offered. That remains ahead of us for now. The heart of the absolute must be discovered before I can stop its beating. Na pewno je znajdziemy, Gailu. Obiecuję. Then I suppose there is nothing more to be done but find the heart of the absolute. And stop its beating. Breathe deep and move. Nikt chyba więcej nie ma nic do powiedzenia. Przynajmniej nie ma żadnych wykrzykników oczywistych. I can't believe Mistra actually expects Gale to just sacrifice himself like that. Seems like a waste of a fine mind. Tak, zgadza się. A shame my first brush with the famed Elminster couldn't be a tad more optimistic. Listen, I might invoke the Triad from time to time, appeal to Helm, but I'm no man of faith, not like Gale. I don't know what drives a man to consider his own death, among countless others, to be an appropriate exchange for his goddess's forgiveness. To me, it all sounds like nonsense. The faith that matters most is that which you hold in yourself, in the ones that most matter to you. Big Bomb be damned. Gale's got everything he needs to defeat the Absolute already. Talent, nerve, and powerful allies at his side. I hope he'll come to see that. Ta. Nie mógłbym tego w lepsze słowa ująć, Will. A ty, Pataczaku, coś masz na ten temat do powiedzenia? Even the Githyanki have heard tell of the Sage of Shadowdale. Some of his works have been translated to Tirsu. That doesn't mean his every word carries wisdom, however. Near as I can tell, Mistra demands Gale's faith, but holds no faith in him. Why else would she demand Gale sacrifice himself, and perhaps so many others? Does she not think he can destroy the Absolute with his own immense talents? Does she not know the mighty company that he keeps? Demanding Vlakith may be, but she acts for the good of the Githyanki people. Mistra is concerned only for herself. Bah, perhaps he'd find forgiveness in a fiery death. But I can't help but wonder why he'd want it at all. Po raz pierwszy powiedziała coś, z czym mogę się niekwestionowanie zgodzić. Dobra, nie udało nam się zbyt dużo posunąć, ale myślę, że czekaliśmy się na dosyć ważny wątek fabularny, powiedzmy zwrot. Kto się dalej rozwinie? Zobaczymy w przyszłych odcinkach. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.